Wczoraj głosiłem w Starachowicach o krzyżu, o takie stare poselstwo. Wiele lat głoszę o tym, czym jest krzyż, co on robi w życiu człowieka. Mówiłem im, że krzyż to jest narzędzie zbrodni, ma niszczyć. Zajmuje się niszczeniem, niczym więcej. Krzyż ma niszczyć. I mówiłem, jak mają stosować krzyż każdego dnia w swoim życiu. Jest napisane, kto nie bierze codziennie swojego krzyża i nie idzie za mną, nie może być moim uczniem. Krzyż służy do tego, aby niszczyć wszystko w twoim życiu, co stoi w opozycji do Bożej prawdy. Do tego jest krzyż. I Bóg mówi, resztka nawróci się. Resztka Jakuba nawróci się do Boga Mocarza. Wiecie, to co pozostaje po krzyżu, po przejściu przez krzyż, ma kontakt z Bogiem Mocy. Tylko to ma kontakt z Bogiem Mocy. Reszta nie ma kontaktu z Bogiem Mocy. Kiedy człowiek odrodzony z Bożego Ducha stosuje krzyż, to co? To, co pozostaje po krzyżu. Ta resztka, która pozostanie. Często to jest mało. Często ktoś mówi, miałem tyle, tak dużo miałem. Miałem tak dużo koncepcji, tak dużo pomysłów, tak dużo myśli. Miałem tak dużo. A teraz została mi resztka. Ale to ta resztka to jest coś, co stanowi twoją wartość. Tylko ta resztka. Bo ta resztka nawróci się do Boga, jako do Boga Mocarza jest napisane. Resztka. I dalej prorok mówi, bo choćby twój lud Izraelu był tak liczny jak piasek morski, tylko resztka z niego się nawróci. Zagłada jest postanowiona zgodnie z pełnią sprawiedliwości, mówi prorok. Zagłada jest postanowiona. Krzyż ma doprowadzić do zagłady wszystko w twoim życiu, co stoi w opozycji do prawd Bożych. I tego nie wolno się bać, bo to nie jest szkodliwe dla zdrowia. To nie jest szkodliwe dla życia. To nie jest szkodliwe dla pobożności. Nie wolno się bać, że została resztka, zostało trochę. Trochę. Tak jak po porządkach w domu. Zrobi się dobre porządki i tych wartościowych rzeczy zostaje trochę. Okazało się, że kawał życia zbieraliśmy byle co, mieliśmy tylko byle czego pełno. Ale to tylko zajmowało miejsce. Rozumiecie? Miejsce zajmowało. Jak będziesz się dzisiaj modlił, powiedz, Boże, ja wiem, czym jest krzyż. Ja wiem, do czego służy krzyż. Ja wiem, że za pomocą krzyża mam odseparować w swoim życiu wszystko to, co jest realnie wartościowe, od tego, co jest bezwartościowe. I nie boję się tego, powiedz Boże. Powiedz Boże, bo ja wiem, że jak ja zastosuję krzyż w pełnej wersji do każdej dziedziny mojego życia, to ta resztka będzie super szlachetna. To za pomocą tej resztki ja będę silniejszy niż za pomocą tej wielkości, którą mam dziś. Nie wielość, ale resztka. Bo mówi, resztka pozostanie. I na tym jest siła. I tak się dzisiaj modlę. Boże, wywyższamy Ciebie. Za Twoje słowa, które są siłą i prawdą. Za Twoje słowa, które są bezwzględne. Za Twoje słowa, które przynoszą życie. Które oddzielają ziarno od plew. Które powodują, że jesteśmy ludźmi siły. Ludźmi mocy. Ludźmi zwycięstwa. Boże, wywyższamy Ciebie. Ty, który jesteś mocarzem Izraela.
ziemię, życzą daj mi płynie deszcz, za spragnione serca, Panie Cię i wiemy Cię. Thank you.
wszystko to, co zostało zbudowane, Ojcze. Poza Twoimi nieprawdami nie chlubię, Ojcze. Ja modlę się, Ojcze, o prawdziwe przeżycia, o prawdziwe emocje, o prawdziwe doświadczenia. Przeklinamy każde dzieło, które nie jest zbudowane w oparciu o Twoją prawdę. Wszelka krzywizna usuwa się. Thank you.
W naszym naturalnym domu, lądujemy potem na terapiach.
I tak samo jest w służbie. Jeśli nie przechodzimy odpowiednio etapów duchowych, to będą te rzeczy nam potem odbijały w zęby w służbie. Więc nie pędź, tylko bądź w realnym miejscu swojego duchowego wzrostu. Jeśli jesteś dzieckiem, to bądź dzieckiem. Daj się kochać. Daj się nauczyć Bogu obsługi samego siebie. Nie pędź na miejsce kierownicze, ale powiedz: chcę nauczyć się obsługiwać sam siebie. Chcę wiedzieć, do czego jest nocnik i do czego jest butelka. Nie chcę pomylić tych dwóch rzeczy. Nie chcę pić z nocnika, tak? I załatwiać się do butelki. Nie chcę być częścią zamieszania. Nie chcę, żeby mi się nie udało. Chcę, żeby mi się udało. Amen. Bóg chce, żeby ci się udało. Amen. On chce, żeby ci się udało. Amen. A więc wróć, być może trzeba wrócić dwa kroki do tyłu i przeżyć coś z Bogiem. To dla twojego dobra. Ojcze, my wzywamy twojego potężnego imienia. My dziękujemy ci za słowo prawdy. My dziękujemy ci za słowo prorocze. My przyjmujemy twoje słowo jako twoje słowo. Nie jako ludzkie słowo, ale jako twoje słowo. Ojcze, my dziękujemy ci za wszelką korektę. My jesteśmy karnymi ludźmi. Dziękujemy ci za mądrość. Dziękujemy ci za zdrowy rozsądek. Dziękujemy ci, że umiemy korzystać z mądrości. Uwielbiamy cię. Wywyższamy cię. Dzień powrót na podróż. Dzień podanie rąk. Hey!
całym sercem Ciebie szczę. Który powoduje u ludzi strach, aby wrócić do miejsca realnego przeżywania Ciebie. Ja związuję wszelki lęk, módl się teraz. Jeśli to dotyczy Ciebie, to módl się, przeciwstawiaj się wszelkiej formie lęku, która teraz przychodzi i mówi do Ciebie, że coś stracisz, że teraz przejeżdża właśnie pociąg, jakaś złota kareta i jak do niej nie wsiądziesz, to stracisz w ogóle coś, nic nie stracisz, nic nie stracisz. Bardzo jest ważne, aby właściwie zacząć. Przeklinamy wszelki lęk w imieniu Jezusa. Ja związuję terror lęku i nie pozwalam panoszyć mu się w kościele. Zabraniam Ci, diable, oddziaływać na umysły ludzi w imieniu Jezusa Chrystusa. Musisz się teraz wycofać. Puszczasz w tej chwili emocje ludzi. Puszczasz ich umysły w imieniu Jezusa. Ja rozwiązuję w tej chwili umysły ludzi. Ja urzucam cię spojrzenie, nie czekają mnie.
Oh, szeroki mi
jest Bogiem na tym etapie życia, na którym jesteś. Coś wam powiem. Wczoraj byliśmy z Basią na usłudze w Polkowicach. I Basia ma dobry samochód, który jeździ szybko. Ale Basia nie ma ze mną doświadczenia jeżdżenia autem. I jak wracałyśmy, to ja postanowiłam przykurzyć. I Basia zaczęła hamować. Czemu? Bo nie ma ze mną doświadczenia. Ona nie wie, nie miała ze mną doświadczenia, że ją przewiozę bezpiecznie. Rozumiesz? Potrzebujesz mieć odczucie bezpieczeństwa z Bogiem na każdym etapie twojego życia. Nie możemy pomijać etapów życia z Bogiem, ponieważ to w zęby nam później będzie odbijało. Zgódź się dzisiaj z Bogiem, zgódź się z Jego prawdą. Nie strać ani jednego dnia, powiedz, chcę przeżyć moje życie z Bogiem, chcę mieć cudowną przygodę. Nie chcę mieć cudownej porażki, tylko chcę mieć cudowną przygodę. Przygodę życia z Bogiem. Uwielbiamy Cię. Uwielbiamy Cię. Ojcze, dziękuję Ci, że ludzie mają siłę, aby odpierać każdy atak, każde kłamstwo. Uwielbiam Ciebie za to. Dziękuję Ci za nową przestrzeń postrzegania, za nową przestrzeń doświadczenia. Dziękuję Ci za cudowne nowe emocje, za cudowne nowe doświadczenia. Dziękuję Ci, że światło pojawia się w tych ciemnych zakamarkach. Uwielbiam Ciebie. Dziękuję Ci, że Twoje światło oświeca teraz to, co było ciemne, to, co było zakryte, to, co było zepchnięte, to, co było wsadzone pod dywan. Dziękuję Ci za realne przeżywanie Ciebie jako Ojca. Uwielbiamy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie. Uwielbiamy Cię, Panie życia. Uwielbiamy Cię. W błędnych koncepcjach, którzy Ci mówią, pędź do przodu, a Ty pędzisz i jesteś coraz bardziej potłuczony. Odepchnij teraz tych ludzi. Ojcze, uwielbiamy Cię za realne życie, za realny przepływ Twojego życia.
miejsce podróbki. Przychodzi życie. To jest to cudowny czas. Czas pokoju w twojej głowie. Mętlik odchodzi. A przychodzi realne doświadczenie pokoju. Realne doświadczenie szalomu. Nie bój się stracić. Nie bój się stracić. Podróbka jest nic nie warta. Nic. To nie wytrzyma próby ognia. Zostanie zdmuchnięty i nic z tego nie zostanie.
jest pośród nas mężczyzna, który nigdy nie był ze swoim ziemskim ojcem na wakacjach. I tam nastąpiła twoja potężna rana. Przyglądałeś się na innych chłopców, przyglądałeś się na innych dzieci. I tam powstała wielka rana. Szanowni Państwo.
najwyższy. Hola.
chciałam, żebyście mieli to zrozumienie, że kiedy przejdziesz odpowiednio etapy duchowe z Bogiem, to nigdy nie będziesz częścią zamieszania religijnego. Nie będziesz wtedy szukał poklasku u ludzi. Będziesz bardziej dbał o przychylność Boga niż o przychylność ludzi. Twoje poselstwo będzie zawsze prawdziwe. Chciałabym teraz powiedzieć do ludzi proroczych. To jest czas, aby manifestować do Kościoła szeroko pojętego o czystości serca. My jako prorocy mamy nawoływać do tego, aby oblubienica była czysta na przyjście Jezusa. Nie bądź w stagnacji, nie bądź w śmierci. Jeśli boisz się, to zobacz, czy ty prorok w ogóle. To być może to siema. Ktoś ci napierniczył głupot do głowy, a ty w to uwierzyłeś. Może ty po prostu cukiernik, bo chodzisz i cukrujesz, głupoty opowiadasz. Może ty cukiernik, może zacznij piec babki. To czas dla proroków, aby ogłaszać prawdziwe serce Jezusa. Wzywać Kościół do czystości. Wzywać Kościół do czystości. Jezus nasz.
wywyższamy Cię. Wywyższamy Cię. Poprzez onanizowanie się. Zmienisz teraz strategię, nie będziesz się onanizował, a potencjał emocjonalny uwolnisz w modlitwie. Jeśli to jesteś Ty, to bierz to teraz od Boga. Więc biorę to. Zmienię strategię, nie będę się onanizował i potencjał emocjonalny biorę teraz i będę się modlił. Ojcze, ja modlę się o tę osobę. Ja dziękuję Ci za nową Cię modlitwę. Ja dziękuję Ci za zbyteczną modlitwę. Ja dziękuję Ci za tracioną modlitwę w imię Jezusa. Ja ustanawiam to i projektuję Twoją krwią. Sala na masakę, na lebeszek. Ure na lebeszek, na lebeszek, na lebeszek.
dajesz, dajesz. Stres odchodzi w imieniu Jezusa. Uwolnienie mocy, uwolnienie potencjału. Szatana na całą radość. Wywyższamy Cię.
Nie bój się o swoje dzieci. Nie bój się o swoje małżeństwo. Namaszczenie Cię chroni. Miejsce, w którym postawił Cię Bóg, chroni Ciebie. On powiedział, że Twoja noga nie będzie zraniona. Nie bój się. Wielu z Was pobudowaliście strategię do troski. Przyszła troska i wytłumaczyłeś ją przed sobą i zbudowałeś strategię do troski. Nie bój się. Wtedy, kiedy jest trudno, to najlepsze pole do działania dla Boga. Kiedy zaczynaliśmy naszą służbę i mieliśmy tak zwane 5 złotych w kieszeni i malutki ołóweczek i gromadę długu. I zastanawialiśmy się, jak będziemy żyć, jak będziemy funkcjonować. To właśnie wtedy piorun uderzył w system w banku i Artur zniknął jako dłużnik. I nie musieliśmy spłacać największego długu. Nie martw się. Jak się urodziłeś, to Cię Bóg nakarmi. Jak Cię powołał, to Cię nakarmi. Jak Cię powołał, to Cię wyposaży. Nie martw się. Nie bój się. Strategii do lęku i do troski. Nie tłumacz sam przed sobą. Mam powody do lęku. Mam powody do troski. Troską niczego sobie nie dodamy. Kiedyś byliśmy na takiej usłudze, przyjechał człowiek, nie pamiętam z jakiego kraju, ale głosił wtedy o chroniącym go namaszczeniu i o tym, że urząd go chroni. I powiedział, że przychodzą do nich na spotkanie z karabinami. A mówi, ja nie mam ochroniarza, nikt mnie nie broni, nikt mnie nie chroni. Bóg mnie chroni. Tak wchodzą, żeby nas zabić. Tu się nie bronię. Nie komplikujmy tego. Często rzeczy sięgają zenitu i właśnie wtedy następuje przełom. Doświadczenie z Bogiem, że Cię nie zostawił, że Cię nie opuścił, że zadbał o Ciebie, niczego mi nie brakowało. Jest miejscem przełomu z jednego miejsca do drugiego. Ojcze, my nie będziemy się bać. Nie będziemy się troskać. I nie będziemy budować strategii do lęku i do troski.
To wszystko kwestia naszej głowy. Kilkanaście lat temu, kiedy aresztowali Artura, przeżyłam bardzo duży stres w swoim życiu. I zaczął mi się pogarszać wzrok. Wracając kiedyś z przedszkola z moim synem, miałam totalną utratę przytomności. Moja mama pracowała wtedy w szpitalu i wzięli mnie na kompleksowe badania. Podejrzewali, że mam mniej żołaka przysadki mózgowej. Dali mi skierowanie, abym prześwietliła sobie głowę. Ale w tym samym czasie chciałam być bardzo napełniona Duchem Świętym. I każdego dnia, jak wracałam z pracy, zakładałam sobie słuchawki i słuchałam Dereka Prince'a. I zapomniałam o tych badaniach, że miałam je wykonać. Mój umysł skierowany był na Jezusa, na Jego prawdę. Wzrok mi się poprawił, nawet nie szczególnie ogłaszałam jakieś uzdrowienie. Po prostu chciałam być wypełniona Świętym Duchem. W ogóle nie byłam skupiona na swojej głowie i na swoich oczach. To kwestia głowy. Nie martwcie się i nie bójcie się. Przeżywaj Boga dziś. On powiedział, ja jestem dziś. Jutrzejszego dnia jeszcze nie ma. Wczorajszego już nie ma. Dzisiejszy dzień potrzebujemy przeżywać w szczęściu i w realnym doświadczeniu Boga. Wszystko inne to iluzja. To dywagacja. Co będzie jutro? Jakaś reżyserka? Nie wiemy, co będzie jutro. Ojcze, my dziękujemy Tobie za nową przestrzeń zaufania. Dziękujemy Ci, że przechodzimy z wiary w wiarę i z chwały w chwałę. Osadzamy nasze życie w wieczności. Nie tu i teraz, ale w wieczności. Wielokrotnie podciągały mu się spodnie, bo miał za krótkie, było mu widać łydki.
naciągała mu się bluzka do góry i było mu widać pępek. Śmieli się z niego i rzucili. Ale kiedy prorokował, to sprzyjały mu nawet zjawiska atmosferyczne. Kiedyś na pewnym spotkaniu, była to wiosna, powiedzieli do niego: kim jesteś? On powiedział: kiedy zacznę głosić, spadnie śnieg. I kiedy zaczął głosić, spadł śnieg. Tak się przedstawił prorok. Wracając do przeżywania Boga. Potrzebujesz przeżywać Boga adekwatnie do miejsca, w którym jesteś. Nic nie stracisz. Zyskasz.
tego porządku. Płyną teraz w ludziach ich myśli i podejmowane są decyzje według tego porządku. My to pieczętujemy przez Pana Jezusa. Zgodnie z tą wiarą, Duchu Święty.